Kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Z racji tego, że zbliżają się Mikołajki, zbliżają się święta, to postanowiłam nagrać filmik z prezentami dla dzieciaczków. Wszystkie te zabawki, które Wam dzisiaj pokażę, możecie dostać w smyku i są one marki Smiki. I zaczniemy od takiego najmniejszego dzieciątka, a mianowicie mam tu taką piękną sówkę. Sowa jest z projektorem, z muzyką. Jest ona całkiem spora, możecie ją dostać w kolorze różowym i szarym. Ta sowa idzie na prezent do Daniela, ciotecznego brata dzidziusia małego, który niedawno się urodził. Więc tak postanowiliśmy, że to będzie naprawdę fajny prezent. U nas też takie akcesoria się sprawdzały, więc to pierwszy podarunek. Po wyjęciu wygląda w ten sposób. Ona jest, powiem Wam szczerze, dość spora. Ja wybrałam w kolorze szarym, takim jasnym. Idzie ona dla małej Kai. I tak, tutaj możemy włączyć projektor i gwiazdki będą odbijały się czy też na ścianie, czy na suficie. Tu się ogólnie włącza ją. I tak, mamy bicie serca. Mamy melodię, mamy szumy, więc dla noworodka albo dla małego dzidziusia idealnie. A ten guziczek jest do podgłaśniania bądź ściszania, więc fajnie, że można sobie również ustalić głośność. Jeśli chodzi o takie maluszki, to mam tutaj również taki piękny kocyk w paski z misiem. Wygląda on naprawdę bardzo fajnie, jest milusi. I słuchajcie, ja uważam, że jeśli nie macie pomysłu na prezent, a nie chcecie dużo wydawać, to taki kocyk będzie idealny, bo jak wiadomo, kocyków nigdy za wiele. Teraz coś, co będzie zarówno dobrym prezentem dla chłopczyka, jak i dla dziewczynki. Akurat tym Wiki się już bawi. I są to takie akcesoria lekarskie. Tutaj mam z pudełka, żeby wszystko Wam pokazać. Jest tych akcesorii naprawdę bardzo dużo. I słuchajcie, Wiktoria wrzuciła to do takiej beczułki z wodą i to leżało godzinę i słuchajcie, to dalej działa, nie wiem jakim cudem, ale działa. To wydaje odgłosy, bicie serca. Mamy tutaj naprawdę sporo akcesorii i co jest fajne, że jest do tego dołączona taka teczuszka, gdzie wszystko możemy sobie schować. Tak wygląda termometr i też tutaj można fajnie mierzyć sobie temperaturkę, bawić się z dzieciaczkami. Jeśli chodzi o ciśnieniomierz, to też jest całkiem fajne, bo tutaj jak pompujemy, to też się coś rusza. Powiem Wam, że to będzie idealny prezent dla zarówno maluszków, jak i takich, myślę, czterolatków. Nie wiem, czy Wasze dzieci lubią się bawić takimi rzeczami, bo moja Wiktoria uwielbia badać pieska. I bardzo często się tym bawi. Przejdźmy teraz do zestawy. Typowo prezent dla dziewczynki. Również już używamy i się bawimy, ale jeszcze mam opakowanie i stwierdziłam, żeby Wam fajnie pokazać to, spakuję to do środka. No wiadomo, trzeba uważać, żeby to się nie pobiło, bo ja nie wybrałam plastikowej, a taką a la porcelanową. Jest ona w czterech kolorach. Mamy cztery filiżanki, cztery talerzyki. I u nas sprawdza egzamin to tak, że ja naprawdę Wiktorii dam wlewam herbatkę i ona się tym bawi. My już to kilka razy oczywiście myliśmy po zabawie, więc nie ma absolutnie żadnego problemu, że coś odpryśnie. I jeśli zostajemy jeszcze w temacie dziewczynek, to mam tutaj wózek. Wózek dla Lali. Fajny jest ze względu, że ma taką, takie nosidełko i posłuży on jako gondola. Ale również można z niego zrobić spacerówkę, wystarczy tutaj odgiąć te nóżki. Za chwilę Wam go pokażę, bo go odpakowałam, złożyłam, żeby pokazać Wam mniej więcej, jakiej on jest wielkości. Więc wózek wędruje do naszej córeczki. I tak wygląda wózeczek, jest on różowy w serduszka. Jak widzicie, w środku ma poduszeczkę, kołderkę. Tutaj możemy spokojnie to nosidełko wyjąć i zrobić z wózeczka spacerówkę. Wystarczy tutaj odgiąć i mamy spacerówkę. Rączki są również regulowane, więc wózek posłuży zarówno dla mniejszych, jak i dla starszych dzieciaczków. Fajne jest to, że tutaj pod spodem jest koszyk na jakieś
akcesoria dla Lali. Ale żeby nie było tak kolorowo, słodko i tylko dla dziewczynek, to mam tutaj również coś dla chłopca. Idziemy właśnie jutro do Daniela brata i on również ma synka. I kupiliśmy mu taki samochodzik na pilot. I to jest taki a la Transformers. Myślę, że mu się spodoba. Wiecie, chłopcy lubią samochody. Tutaj są wypisane wszystkie funkcje tego samochodziku. Tak wygląda pilot. I on tutaj może obracać się to autko o 360 stopni. Myślę, że Kacper będzie miał naprawdę świetną zabawę. I tak, kochani, to już wszystkie zabawki, które chciałam Wam pokazać. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i widzimy się już niedługo. Pa, pa!